Wiedziałem, że będzie brudno, że będzie śmierdziało, że będzie się lał pot, że będzie się lała krew i dokładnie wszystko to się dzieje. Jeżeli mnie wybiorą i będzie sytuacja na włosku, nie wiadomo będzie, czy opozycja, czy PiS przejmą władzę, no to wiedzą, że ja się nie dam kupić PiS-owi. Jeżeli byśmy spojrzeli na kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, no to kto tam się zna na armii? No przecież powyciągani ludzie, bo albo z politycznego klucza pasowali, albo są kolegami Błaszczaka, albo trzeba było komuś coś dać. Przecież tam nie ma pół osoby, która się na tej armii zna. Państwa gościem Jan Strzeżek, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Ma pan dość już tej kampanii? Jest pan rozczarowany tą kampanią, jej poziomem merytorycznym, poziomem agresji, poziomem złych emocji, które się w niej pojawiły? Czy dokładnie tego pan się spodziewał, no bo taki mamy klimat, cytując byłą minister? Zdecydowanie ten drugi scenariusz. Nie sądziłem, że to będzie kampania polegająca na merytorycznej wymiarze. Naprawdę? Aha, okej. Okay. Nie sądził pan, że to będzie merytoryczne. Nie sądziłem, że tak będzie. Wiedziałem, że będzie brudno, że będzie śmierdziało, że będzie się lał pot, że będzie się lała krew. I dokładnie wszystko to się dzieje. Tylko, że tak. Takie warunki nam postawił PiS i oczywiście ja bym chciał, żebyśmy spotykali się każdego dnia na debatach, gdzie dyskutujemy o tym, jakie są potrzeby młodego pokolenia, jakie są potrzeby seniorów, co zrobić z mieszkalnictwem, co zrobić z klimatem, co zrobić z edukacją. No, tylko, że tak nie było, nie jest i niestety podejrzewam długi czas nie będzie. Trzeba być aktywnym na ulicy, trzeba być dochodzić do ludzi, którzy dotąd nie głosowali i uważam, że to ci wyborcy zdecydują o wyniku tych wyborów, dlatego że jest mnóstwo ludzi, którzy już od dawna mają sprecyzowane poglądy. Oni wiedzą, na kogo zagłosują, niezdecydowanie zdecydują o tym. Widział pan to? 17% to jest gigantyczna liczba. No, to jest nasz dzisiejszy sondaż. 17% Polaków na 3 dni przed wyborami nie wie, na kogo zagłosuje. 9% zdecyduje dosłownie w ostatniej chwili, czyli idąc do lokalu wyborczego. Się domyślam. No i co dalej? I co? I sądzi pan, że na tych, na głosach tych osób, nie na tych osobach, na głosach tych osób bardziej zyska kto? Mam nadzieję, że Trzecia Droga, dlatego że ja i cieszę się, że wielu kolegów i koleżanek z listy z całej Polski ciężko pracujemy na ulicy. Ja każdego dnia, od kiedy zaczęła się formalna kampania, od godziny 6.45 jestem na ulicy i rozmawiam z warszawiakami. Pan z Warszawy startuje, tak, z piątego ale miejsce miejsca niezbyt atrakcyjne. To znaczy, ja chciałem startować z Warszawy i... Czyli nie chciał pan być spadochroniarzem? To rzeczywiście dość zaskakujące, patrząc na... radnym w Warszawie, tutaj pracuję od lat, jestem związany z tym miastem, rodzinnie, no całą rodzinę mam z Warszawy, no więc była oczywiście możliwość startu nawet z trochę lepszego miejsca, z innego okręgu, ale ja wiedziałem, że miejsce w pierwszej piątce jest miejscem jeszcze w porządku, jakby jeszcze widać to pierwsze 5 nazwisk, no i chcę pokazać też swoją wartość, dlatego każdego dnia, od rana, od 6.45 jestem z ulotkami, rozmawiam z warszawiakami, potem godziny popołudniowe, tak samo. Warszawa jest też specyficznym miastem. Niektórzy nawet powiedzieliby wolno miasto Warszawa. To jest najlepsze miasto na świecie. No, oczywiście, że tak. Tu się zgadzamy. Ale niektórzy twierdzą, że Warszawa to jest bańka. Że żyje zupełnie innymi problemami niż cała reszta Polski, a przynajmniej tej niewielkomiejskiej Polski i trudno się nie zgodzić z tymi ludźmi, prawda? No oczywiście, inaczej się żyje żyjąc w 2-milionowym mieście, inaczej się żyje w 10-tysięcznym mieście, to jest absolutnie naturalne. No właśnie, i teraz pytanie, co toczy, jakie problemy toczą dzisiaj warszawiaków? Znaczy, jak pan spotyka ich na swojej drodze, na tej kampanijnej, to o czym oni z panem rozmawiają? Czego im brakuje? Stolicy. Gigantyczna drożyzna. Jakby rzeczywiście sporo ludzi... Czyli to warszawiaków też dotyka co się mówi, nie, prawda? No, że w Warszawie każdego. Się wyżywią. Nie no, oczywiście dotyka każdego, dlatego że każdy chce, żeby z dnia na dzień jego poziom życia rósł. To znaczy, jeżeli ktoś zarabia dobrze, to chciałby zarabiać więcej. To jest absolutnie naturalne. Chciałby żyć jeszcze lepiej. Chciałby móc sobie jeździć na wakacje. Chciałby kupować rzeczy, na jakie ma ochotę. Chciałby zmienić samochód. Chciałby wszystko. Każdy ma jakieś swoje ambicje i plany. Jeżeli w Warszawie zarabia się więcej, to nie jest tak, że to już ludziom wystarczy i uznali, że oni już mogą zarabiać... Zarabia się więcej, ale ceny też są wyższe. Oczywiście, że tak. No, ceny mieszkań, na przykład nie ma już dzielnicy w Warszawie, gdzie mieszkanie na rynku pierwotnym średnio kosztuje mniej niż 10 tysięcy złotych. No właśnie, nasi widzowie tutaj widzą, to piszą, że 16 tysięcy za metr. No oczywiście, i to jest skrajna patologia. Jak na przykład ktoś młody, ktoś, kto chce się wyprowadzić od rodziców, ma wynająć albo kupić mieszkanie. Wynajem 3 tysiące za kawalerkę. To jest absolutna norma. Czasem nawet i więcej. Ostatnio widziałem takie... Więcej. Za kawalerkę na dzielnicy peryferyjnej. No, peryferyjnej właśnie. Tak, no, bo ale w Śródmieściu na przykład to... No to nie, no to 4 tysiące to w ogóle na dzień dobry za mieszkanie w wielkiej płycie za poniżej 30 metrów. To jest już absolutnie normalna cena, mimo że jest to absolutna patologia. To jest coś, o czym ja mówię najgłośniej w swojej kampanii. Ja mówię o tym, żeby stworzyć solidny program mieszkaniowy, żeby państwo oddało swoje grunty, dlatego że miasto nie ma gruntów praktycznie w Warszawie i w związku z tym nie jest w stanie budować tanich mieszkań na wynajem. I tak jak jestem fanem, zresztą mam nadzieję, że nasi widzowie o tym wiedzą, wolnego rynku i nieskrępowanej gospodarki, tak w tym aspekcie
jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Chciałbym, żeby państwo we współpracy z samorządami budowało tanie mieszkania na wynajem. Dlatego, to tu się zgadzacie z Lewicą. Są pewne punkty, tak. To moje prywatne przekonania są takie, że państwo musi z samorządem budować tanie mieszkania na wynajem, dlatego że inaczej młody człowiek, który nie będzie w stanie tu wynająć nawet 25 metrów swoich, on po prostu stąd wyjedzie i nie będzie pracował. No dobrze, a oprócz drożyzny coś jeszcze? Ludzi wkurza PiS strasznie. To po prostu akurat, są zmęczeni władzą, akurat, tak? Akurat w Warszawie to słyszę, to, że ich męczy PiS, to tak najdelikatniej bym określił, dlatego że najczęściej padają trochę ostrzejsze słowa. No dobrze, a zupełnie serio, ja wiem, że już pana o to pytałam, ale przepraszam, niestety bardzo widzowie proszę. Też o tym piszą. Pan był rzecznikiem Gowina, który był w koalicji z PiS-em właśnie. Czy pan spotyka się z tym, że ludzie szczerze mają do pana pretensje o to, że był pan jedną z twarzy tej władzy? Jakiś czas temu jeszcze? Władzy, to trochę za dużo powiedziane, ale oczywiście też spotykam się z takimi głosami. Był pan rzecznikiem partii koalicyjnej. Oczywiście, też się spotykam z takimi głosami. I mają ludzie do pana pretensje o to? Albo mniejsze zaufanie przez niektórzy to właśnie? Niektórzy tak, a niektórzy uważają, że jest to rękojmia tego, że się nie sprzedam. Jakby często też spotykam się z takimi głosami, że okej, skoro pan nie dał się im kupić, no to wiadomo jest to, im, że czyli teraz... PiS-owi. Tak, PiS-owi. Bo niektórzy koledzy z Porozumienia dali się kupić, nawet właśnie, pełnią stanowiska ministerialne, przypomnijmy. Właśnie tak, i dlatego jest to dla ludzi dowód, że jeżeli mnie wybiorą i będzie sytuacja na włosku, nie wiadomo będzie, czy opozycja... Aha. czy PiS przejmą władzę, no to wiedzą, że ja się nie dam kupić PiS-owi. I to jest bardzo ważne, dlatego że wszystko wskazuje na to, że tutaj podział będzie praktycznie pół na pół. Mniej więcej 230 opozycja, mniej więcej 230 PiS. Tak pan sądzi? Myślę, że tak. Że to będzie absolutnie na kilku mandatach. No to macie zdecydowanie, ma pan zdecydowanie bardziej pesymistyczne podejście niż na przykład politycy Koalicji Obywatelskiej. Ja bym bardzo chciał. W moich marzeniach to my robimy 300 mandatów, trzecia droga sama robi 100, tylko że operuje na tych sondażach, które są dostępne. No, ale panie będzie się radny, czy uważam, że sondaże powinniśmy dzielić przez... 10 w tej chwili. Okej, tylko że myślę, że nikt w tej chwili nie postawiłby całego swojego majątku ze 100% przekonaniem, co się dokładnie stanie w niedzielę. Tendencja jest taka, że najpewniej PiS przegra. To znaczy PiS będzie największym komitetem po wyborach, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu. To oznacza, że będzie miał... No może najpierw... utworzyć go z Konfederacją. Zobaczymy, czy z Konfederacją. Tym bardziej, że Sławomir Mentzen nie chciał podpisać tej deklaracji o braku ewentualnej koalicji z PiS-em. Ale nie wiem, czy państwo o tym słyszeli. Proszę sobie poszukać tej informacji. Oddolnie politycy Konfederacji wyszli z pomysłem zrzućmy z siebie ten problem akcja i po prostu się. Akcja nie sprzedamy się. No ale Sławomir Mentzen powiedział, nie kochani, nie robimy tej akcji. Dlatego, że Mentzen wie, że najpewniej będzie miał jedyną szansę na to, żeby współrządzić Polską. I najpewniej tę propozycję złoży mu PiS i nie zdziwię się, jeżeli PiS da mu praktycznie wszystko, co on chce. Ministerstwo Finansów, pewnie jakiś resort siłowy, bo będzie mu na tym zależało. Naprawdę gigantyczny wpływ na państwo. A Mentzenowi będzie zależało na władzy. Bo jak nie teraz, to kiedy? Więc myślę, że właśnie też chciałbym, żebyśmy mieli 280 mandatów, ale mimo tendencji, która pokazuje, że PiS najpewniej te wybory przegra, mimo że będzie największym komitetem, to potem prezydent Andrzej Duda właśnie przedstawicielowi PiSu powierzy misję tworzenia rządu. No to jest normalne, daje się największej partii, miesiąc, która wygrywa. Będzie miesiąc na to, żeby PiS był w stanie przykupywać ludzi. Dlatego, wracając do pytania o to, czy ludzie mają mi za złe to, że kiedyś byłem w koalicji, jako przedstawiciel Porozumienia, w koalicji z PiSem, to wiedzą, że skoro wtedy się nie sprzedałem, no to teraz też się nie sprzedam, bo miałem już kilka propozycji naprawdę fajnych i finansowych, i prestiżowych, z których mogłem skorzystać. No dobrze, a jest pan pewny, że bardzo młoda partia, co prawda pan nie startuje od Szymona Hołowni, tylko z tego ramienia PSL-owskiego, no ale jednak jesteście we wspólnej koalicji, zresztą 8% przez to musicie przekroczyć. Jest pan pewny, że tak młoda partia jak Polska 2050 nie będzie... No, takim podatnym gruntem do ewentualnego kupczenia po wyborach przez PiS właśnie? W przeciwieństwie do Kukiza, który w ciągu kilku miesięcy układał struktury, w przeciwieństwie do Nowoczesnej, w przeciwieństwie nawet do Lewicy, która się odradzała w 2019 roku, części oparta na nowiutkiej partii Roberta Biedronia, która wtedy Monikę Pawłowską zaproponowała, to akurat Polska 2050 od 3 lat jest na kampanijnym szlaku. To znaczy Szymon Hołownia 3 lata temu ponad wszedł do polityki, wystartował... Ale nie miał swoich ludzi w Sejmie jeszcze. Oczywiście, że nie, ale budował struktury. To znaczy to zaufanie się budowało, już miał okazję sprawdzić tych ludzi w boju, nie tylko bezpośrednio w kampanii wyborczej. Czy jest pan spokojny o to, że się trzecia droga, a przynajmniej... co po niektórzy jej członkowie nie dadzą sprzedać. Szymon Hołownia ma fajną ekipę i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby kogoś na wysokie miejsca wpuścił, kto mógłby się ewentualnie sprzedać. No miał za dużo czasu, żeby ich posprawdzać. Rozumiem. To teraz troszkę o tym, co toczy obecną kampanię wyborczą. Czy jako młody człowiek, kandydat na posła, pan dziś czuje się bezpiecznie w Polsce? Czy uważa pan, że wszystko, co się w tym momencie dzieje i w armii,
I chociażby ta decyzja ministra Błaszczaka, który nie pojechał na spotkanie do Brukseli z ministrami obrony państw natowskich. Ale film oglądał. Oglądał Ważny, Reset w Wołominie w tym czasie. To w ogóle nie jest śmieszne. Znaczy to jest przez łzy. Pytam o bezpieczeństwo. Pan się dzisiaj czuje bezpiecznie w Polsce, czy nie? Znaczy, czuję się bezpieczny, bo jesteśmy w NATO, ale nie ukrywam, że pewnym niepokojem... Ale nie bierzemy udziału w spotkaniach z naszymi partnerami z NATO. Druga część zdania, pani redaktor, ale pewnym niepokojem jest to, że 300 kilometrów stąd giną ludzie. Na Ukrainie Ruscy najeżdżają ukraińskie miasta i mordują ludzi, a w tym czasie... Znaczy, to jest w ogóle tak. Jak się kogoś przebierze w garnitur, klei mu się flagę Polski w marynarkę i jeszcze się postawi za nim flagi NATO i żołnierzy, to on wcale nie staje się ministrem obrony. On jest przebrany za ministra obrony. Uważa pan, że Błaszczak jest przebrany za ministra obrony? Błaszczak jest przebrany za ministra obrony. No nawet możemy mu jeszcze czołg za nim postawić. Możemy karabiny najnowsze za nim postawić. On może nawet na strzelnicę pójść. Ale on to wczoraj powiedział na tle czołgów, że to jest najlepszy dowód na to, stojąc na tle czołgów, że Polska jest bezpieczna. No bo chłop się nie zna na tym. Postawili za nim czołgi, dali mu karabiny. Wygląda to wszystko bardzo poważnie. Założy flagę założy kurtkę wojskową, flagę NATO mu przypną, z drugiej strony orła i będzie udawał ministra. No to gość nie nadaje się na ministra obrony, no po prostu. No. Skonfliktował się z najważniejszymi ludźmi w armii, oni od niego odeszli. Z ludźmi, którzy dostali nominacje na te stanowiska za czasów Prawa i Sprawiedliwości już. No bo dlatego, że Błaszczak się do tego nie nadaje. No jeżeli byśmy spojrzeli na kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, no to kto tam się zna na armii? No przecież powyciągani ludzie, bo albo z politycznego klucza pasowali, albo są kolegami Błaszczaka, albo trzeba było komuś coś dać. Przecież tam nie ma pół osoby, która się na tej armii zna. No przecież ja też mógłbym z klucza pisowskiego pasowałbym na ministra obrony narodowej, czy na wiceministra. Też bym poudawał, założyłbym sobie taką kurtkę wojskową, pochodziłbym dumnie, poodwiedzałbym jednostki wojskowe. Ale przecież to nie znaczy, żebym się na tym znał. Ale przecież przedstawiciele PiSu przez cały czas mówią o zakupach dla polskiej armii, o wzmacnianiu polskiej armii, o tym, że procent PKB został zwiększony, jeżeli chodzi o wydatki na zbrojenia, na armię i na polskie bezpieczeństwo, że zwiększa się także liczebność polskiego wojska, no i że generalnie nigdy w wojsku nie było tak dobrze, jak jest za czasów ostatnich 8 lat. To dlaczego do jasnej cholery minister woli oglądać jakąś propagandowy film w Wołominie, zamiast jechać na ważne spotkanie? Ze strachu pana zdaniem minister Błaszczak nie pojechał na to spotkanie z partnerami z NATO? On się w ogóle umie z nimi dogadać po angielsku? Może mieć tłumacza, no to już zostawmy. Ale dlaczego on tam nie pojechał tak naprawdę, pana zdaniem? Bo dla niego ważniejsza jest kampania wyborcza. Dlatego, że ja od zawsze uważam, dla PiSu państwo jest tylko i wyłącznie instrumentem do realizowania interesów partii. Więc jeżeli była partyjna impreza w Wołominie z oglądaniem jakiegoś propagandowego filmu, to jest to dla niego ważniejsze niż sprawy państwa. Dlatego, że Błaszczak ani awansu, ani degradacji nie dostanie za swoją pracę jako minister, tylko za swoją pracę polityczną jako kandydat do Sejmu. Tylko to się w PiSie liczy. Mhm. Po prostu. A nie sądzi pan, że wszystko to, co się wydarzyło w ostatnich dniach w polskiej armii, spowodowało, że minister Błaszczak po prostu nie miał ochoty odpowiadać na pytania, które mogły tam paść w tej sprawie? Ale przecież on oczywiście, że nie ma zamiaru się z tego tłumaczyć, bo on się na tym po prostu nie zna. On się przestraszył, ale poza tym dla niego istotniejsza jest kampania wyborcza. To, czy on będzie ministrem, dobrym ministrem obrony narodowej, czy nie, Jarosława Kaczyńskiego nie interesuje. On ma ładnie wyglądać, mając te czołgi za sobą i ma pomóc PiS-owi zdobyć jak najwięcej mandatów w ważnym okręgu podwarszawskim. Polaryzację polskiego społeczeństwa mamy tak głęboką, jak jeszcze nigdy nie była. Wiemy, że tych najbardziej, nie chcę użyć słowa, bo ten nowy elektorat, bo według niektórych jest to obraźliwe, ten najbardziej wierny elektorat PiSu nie da się przekonać niczym, ale bezpieczeństwo i strach jest taką emocją, która trafia do wszystkich, bez względu na to, jakie mają preferencje partyjno-wyborczo-polityczne. I teraz uważa pan, że wyborcy PiSu nie widzą tego, że minister ich kraju jest w Wołominie na pokazie propagandówki, a nie jest na spotkaniu w Brukseli z ministrami obrony narodowej NATO? Czy nie widzą tego? Nie robi to na nich wrażenia? Skąd inaczej? Jeżeli oglądają tylko i wyłącznie media publiczne, to oni się w życiu o tym nie dowiedzą. I to jest rola nasza jako kandydatów, jako polityków opozycji, żeby do nich docierać. Tak nie podawano też w informacji o tym, że się generałowie podali do dymisji. Więc jeżeli ktoś żyje tylko i wyłącznie takiej przestrzeni informacyjnej kontrolowanej przez PiS, to on się nawet o tym nie dowie. Tak jak się na przykład nie dowiadywał przez długi czas o aferze wizowej. No bo to jest w ogóle wspaniały wątek. To znaczy PiS mówi o bezpieczeństwie i to jest cała oś przewodnia kampanii Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach do parlamentu. Mimo, że najpierw wizami handlowali, teraz nie są się w stanie dogadać z najważniejszymi ludźmi w naszej armii i oni odchodzą chwilę przed wyborami w czasie wojny za naszą wschodnią granicą. No absolutnie to pokazuje, że PiS po pierwsze źle wybrał oś kampanii, to jest raz, a dwa, że po prostu jest w tej sprawie niewiarygodny.
A jak pan zareagował na tę informację, którą wczoraj posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili o 2000 niemal wiz wydanych Rosjanom po wybuchu wojny w Ukrainie? Zero zaskoczenia, dlatego że w MSZ-cie mamy baranów, którzy absolutnie się nie znają na sprawie. Jeżeli chodzi o kierownictwo MSZ-u, to mamy tam absolutnych amatorów. Z jednej strony absolutnie zmieniono korpus dyplomatyczny, zmieniono sposób wybierania ambasadorów, absolutnie zepsuto służbę dyplomatyczną, mimo że mieliśmy tam wcześniej bardzo wielu dobrych ludzi. No i po prostu dlatego biorą teraz co się tylko da, nie kontrolują tego. Jeżeli byśmy spytali ministra Raua o tym, co się dzieje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to on co najwyżej powie, jaką herbatę mu podają. No w Łodzi ostatnio pan minister zakłócał konferencję prasową przedstawicieli opozycji, pana posła Dunina między innymi. No i to jest format ministra spraw zagranicznych? No sorry. To znaczy, zawsze żyłem w przekonaniu, że minister spraw zagranicznych to jest już taka top pozycja. Jeżeli chodzi o taką twardą siłę polityczną, to jest naprawdę elita, jeżeli chodzi nawet o samą Radę Ministrów. A tu mamy gościa, który się bawi w hejtera. No słabo. Gdyby opozycji udało się te wybory wygrać, to rzeczywiście jest tak, jak zapowiada i jak właściwie zapewnia wyborców Donald Tusk podczas spotkań, że wy jesteście już dogadani, że nie będzie problemów, nie będzie jakichś wzajemnych ambicji liderów, żeby się pokłócić o stanowiska, o resorty, o to, kto będzie premierem, kto wicepremierem, etc. Jest pan o to spokojny jako kandydat na posła? Tak, to znaczy absolutnie z tego miejsca chcę zapowiedzieć naszym widzom, nie wiem, która kamera jest moja, uznam, że ta. Czwóreczka. Czwóreczka. Nie są podpisane. To jest ta z tym zielonym. A, stan z tym zielonym. To ja w takim razie patrzę w czwóreczkę niniejszą. Zielona, tak a propos PSL-u. No to prawda, obiecuję, że opozycja się dogada, że rząd złożony z obecnych partii opozycyjnych, jeżeli nam mandatów starczy, powstanie i odsuniemy PiS do władzy. To mówię absolutnie na twardo, mówię patrząc w kamerę. Jan Strzeżek, trzecia droga, kandydat z Warszawy. Z piątego miejsca na liście. Trzeciej drogi, oczywiście. Panie pośle, dobrze, już wystarczy. Radny. Nie agitujemy. Radny. Panie radny. A, wiedziałam, że to się wydarzy. To już jest nasza tradycja, musiało się tak stać. To jest dobry omen przed wyborami. To już pańska interpretacja. Dziękuję. Bardzo dziękuję.